Dzień dobry, dziewiarki i dziewiarze. Dziś film instruktażowy pod tytułem Kontrastowa mozaika. A dokładnie chodzi o kamizelkę, w której wykorzystałam włóczkę, która absolutnie nie jest moim kolorem, bo kolor czarny to jest ta włóczka, jest to Malwina, 100% wełna od Noro. Nie mój kolor, dla mnie smutny, ale gdy do tego koloru czarnego dorzucimy taką oto bardzo kolorową, bardzo płynie z tego dużo życia i dużo kolorów, motek Ito w numerze koloru 66, to miks tych włóczek to już jest, powiedziałabym, już to bardziej moja bajka. No i z tej mojej bajki powstała taka kamizelka. Mogę powiedzieć, że w całości jest to mój pomysł na wykorzystanie, na miks włóczek plus taki oto wzór oczek podnoszonych, który nam tworzy mozaikę na... To są kolorowe prostokąty na czarnym tle. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak wykonać taką oto kamizelkę. Powiem też pewne szczegóły. Kamizelka była wydziergana na drutach numer 4,5 i na ściągacz nabrałam 80 oczek. Ściągacz to są dwa prawe, dwa lewe. Po zakończeniu ściągacza przeszłam na ściek oczek podnoszonych, zamykając w tym pierwszym rzędzie 6 oczek, tak by uzyskać 74 oczka, które były mi potrzebne do wzoru. I to jest tak. Mam próbeczkę, w której zrobiłam dokładnie na odwrót, czyli tutaj widzicie w moim projekcie te podnoszone oczka są czarne. A tutaj chciałam Wam pokazać, jak bardzo można bawić się kolorami, zmieniając, co jest tłem, a co jest co jest oczkiem podnoszonym. No i teraz wzór jest bardzo prosty i do zapamiętania właściwie po dwóch rzędach już wiemy, o co chodzi. Pokażę Wam go po to, byście mogły stworzyć swoje wersje różnych dzianin. Ten wzór można wykorzystać na chustach na przykład. Można wykorzystać na letnich dzianinach, których jedną włóczką jest na przykład len, a drugą wielokolorowa włóczka typu arcy. Również możemy się bawić letnimi włóczkami, nie tylko zimowymi. Ta moja kamizelka będzie mi służyła jako taka kolorowo-czarna ozdoba białej koszuli. To było założenie. Ja tak od razu widziałam siebie właśnie w takim komplecie. Biała bluzka plus ta kamizelka. A letnie dzianiny mogą powstać jako bluzeczki. I teraz tak, teraz przechodzimy do wzoru. Wzór musi być podzielny, ilość oczek musi być podzielna przez 6 plus 2 oczka. I ja tutaj mam 14 oczek łącznie i jak widzicie, pozwala mi to na uzyskanie takich dwóch rzędów, dwóch kolumienek, których będę podnosiła oczka do góry. Pierwsze dwa rzędy musimy stworzyć sobie bazę. Tutaj baza u mnie była stworzona poprzez kolorową włóczkę Ito. Na mojej kamizelce tę bazę, czyli ten fragment, z którego będę ciągnęła te oczka, stworzyłam z czarnego Malwinas. Tutaj dla zabawy i obejrzenia, jak to wygląda w innej konfiguracji. Zobaczcie, te same włóczki, a efekt będzie zupełnie inny. Mamy dwa rzędy zieloną włóczką, kolorową włóczką i to. W tym momencie zmieniam sobie na czarną włóczkę. Czarna włóczka to jest u mnie resztka, która mi została z czapki adminowej. No i doskonale się nadaje jako uzupełnienie włóczki i to. Zmieniamy na czarny kolor, przerabiamy jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko. Jesteśmy w środku
tego naszego, nazwijmy to warkoczyka, podnosimy dwa kolorowe oczka, nie przerabiając ich. Idziemy dalej. Raz, dwa, trzy i cztery. Podnosimy dwa oczka kolorowe, nie przerabiamy ich i kończymy. Raz, dwa, trzecie oczko przerabiam sobie na lewo. To jest mój pierwszy rząd, w którym podnoszę oczka. Zerknijcie, to wygląda tak. Odwracam robótkę i oczka przerabiam, to co przerabiałam, teraz przerabiam na lewo, a to co było podnoszone, zostawiam jako nieprzerobione. Trzy lewe, dwa nieprzerobione, nitka z tyłu robótki. Z przodu, przepraszam, z przodu robótki, w sensie na tym moim tyle, ona jest z przodu. Raz, dwa, trzy i cztery lewe, dwa podniesione, nitka z przodu robótki. Raz, dwa i trzy. Odwracam robótkę. Każdą włóczką, każdym kolorem przerabiam po dwa rzędy. Jak miałam dwa czarne, będę miała dwa kolorowe. Zauważcie, jak ja to chwytam. Tutaj kończę czarną nitką, chowam ją sobie pod zieloną i zielona jest na wierzchu. Przytrzymuję palcem, krzyżuję je delikatnie, kontrolując naciąg nitki. Jeszcze tutaj sobie tak można to dokładnie paluszkiem sprawdzić, tutaj można przyciągnąć. Czyli tak, a teraz przerabiamy dwa prawe i w tym momencie to, które było tym czarnym, czarne oczko, czyli to, które było przerabiane w tamtym rzędzie, chwytam palcami, to, które było podnoszone, przerabiam na prawo i po prostu krzyżuję oczka. Jest tutaj skrzyżowane, a to daję na zewnątrz, przerabiam i przekładam. Zobaczcie, ten fragment robótki wygląda tak. Raz, dwa, miałam dwa oczka przerobione tutaj, dwa przerobione, następnie krzyżuję oczka, chowając oczko do środka, to czarne, wyciągając oczko podniesione jako oczko prawe. Idziemy dalej. To jest mój pierwszy segmencik, to tak może nazwę. Idę dalej, dwa prawe i znów dochodzę do momentu krzyżowania, prawda? Widzicie, to widać, że tutaj te kontrastowe oczka mają się znaleźć w środku. A żeby się znalazły w środku, muszę je tam schować, czyli zielone na wierzch, czarne do środka. Zielone na wierzch, czarne do środka. Jest. Dwa prawe. Kończę dwa prawe, czyli tutaj to ostatnie przerabiam jako brzegowe, jako oczko lewe. Gdyby tych oczek było więcej, to byłoby dwa prawe i dalej by szedł ten segment podnoszonych oczek. Fragment wygląda tak. Idę dalej. Teraz wszystkie oczka, to jest taki rząd, kiedy wszystkie oczka przerabiamy na lewo, czyli nic nie podnosimy, wszystkie oczka to są lewe. No i lecimy z tematem, lewe oczka. Wiele włóczek można użyć do takiej kamizelki. Nie musi być to absolutnie, że to tylko z Malwinasa i to. Nie, można jakakolwiek wielokolorowa włóczka, której jest pełno w ofercie, na przykład Merino 100 Ispę, nadałoby się ta wersja wielokolorowa i wersja jednobarwna do miksowania by się nadała cudownie, bo byłoby to samo, ten sam rodzaj włóczki. Zobaczcie efekt. Po takim jednym podniesionym i skrzyżowanym oczku. Teraz czas. I też jest ważne, zobaczcie, co się dzieje w trakcie. Więc po każdym takim zmianie dbamy o higienę tych nitek, którymi mieszamy, żeby nam się tutaj jakieś niespodziewane poplątane nitki nie pojawiały. Znów zielona jest tutaj w środku, biorę czarną,
krzyżuję sobie, trzymam palcem, która kontroluje naciąg tego wszystkiego i lecimy z tematem. Dwa, trzy oczka prawe. Dwa, zielone podniesione. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery prawe. Środek tego krzyżowania, więc je podnoszę. Raz, dwa i trzy. Trzy oczka. Odwracam robótkę. To wygląda teraz tak. Odwracam robótkę. I to, co było prawym oczkiem, staje się lewym, a to, co było podniesionym, zostaje podniesionym. Zobaczcie, tu nic nie zmieniam. Podnoszę i zostawiam nić z przodu robótki. Cztery lewe i dwa podniesione. I trzy lewe. Dwa lewe i jedno tutaj jako trzecie na lewo. Odwracam robótkę. To jest ten rząd, to już było, bo już Wam pokazywałam, ale jeszcze, żeby tej dzianiny przybyło na tyle, by można było ją sobie porównać z kamizelką, to jeszcze przerobię dla utrwalenia tematu. Dwa prawe i następuje krzyżowanie, czyli ciemne oczko, chowam do środka tych podnoszonych oczek. Ciach, mam schowane, przerabiam na prawo i w drugą stronę. Podobnie tworzy się plastry miodu w krzyżowaniu oczek, prawda? To jest bardzo popularny wzór takiego małego krzyżowania, takich mini warkoczyków. Tutaj krzyżujemy tylko po jednym oczku. Raz na zewnątrz. O tak. Schodzą się. I teraz mamy jedno prawe i jedno to lewe brzegowe. Odwracam robótkę. Ten wzór ma tendencję do ściągania robótki. Ale nie ocenimy stopnia ściągnięcia, jeżeli dzianiny nie namoczymy. Ja Wam zaraz pokażę tą moją dzianinę. Tutaj troszkę, tak, tutaj wszystkie oczka na lewo, te zielone oczka idziemy na lewo. Zawsze oceniamy robótkę po namoczeniu i wyschnięciu. Ja myślę, że to jest we wzorze ostatni rząd, jaki pokazywałam. To wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Tło podnoszę kolorową włóczką. Oczka, które są podnoszone, są kolorowe, a czarne tutaj się zmieni. Te zawsze są te same paseczki czarne. I zobaczcie teraz, jak to wygląda na zupełnie inaczej. To są te same włóczki. Znaczy, no czarne i wielokolorowe. To wygląda w ten sposób. Tutaj to jest, można powiedzieć, pozytyw i negatyw, czyli na ten sam wzór, w którym ta kamizelka tutaj jest bardziej czarna, jest ciemniejsza, a to ten wielokolorowa włóczka nadaje temu takiego delikatnego koloru, a tutaj robótka jest... Byłaby, gdyby te kolory z motka płynęły dalej, byłaby bardzo wielokolorowa, a ten czarny to są tylko akcenty. I ta włóczka, którą podnosimy oczka, zużywamy jej więcej na ten projekt, a ta, która tworzy nam tylko tutaj te fragmenty, akurat w mojej kamizelce te kolorowe fragmenty, zużywa jej się mniej. Ponieważ czarnych oczek przerobiłam tutaj więcej niż tych kolorowych. I to tak w ten sposób zachęcam Was do zabawy kolorem, do kombinowania, jak można sobie sterować te same włóczki, a zupełnie inna konfiguracja i już inaczej odbieramy dzianinę. Na tę moją kamizelkę w planie moim był jeden motek i to zostało mi tyle. Jeden motek Malwinas. Nie wystarczyło, znaczy się, może by wystarczyło, miałam w zanadrzu drugi motek, ale zabrakło mi tylko na około 4-6 rzędów pleców, więc to byłoby nieekonomiczne rozpoczynać nowy motek. A ponieważ miałam ten Tasmanian Tweed ciemny z Atelier Citron, on doskonale zakończył mi tutaj robótkę. Ja to pokażę teraz
fragment, w którym wykorzystałam Tasmanian Tweed do wykończenia. Tutaj jest Malvinas, kończy się Malvinas i mamy wykończenie tutaj ostatniego rzędu. Te podniesione oczka były wykonane z włóczki Tasmanian Tweed. Uważam, że to jest po prostu tworzy mój niepowtarzalny projekt. Kolorowe są wykończenia włóczką i to. Tutaj każde wykończenie jest inne. Zwróćcie uwagę, jedno ramionko jest zielone, drugie jest takie różowo-buraczkowe, a tutaj mamy żółty i różowy przy szyi. No i to tworzy właśnie tę moją kamizelkę, która ma również takie pewne detale, na przykład ściągacze nie są zszyte do końca, mają rozporki, a tutaj występuje maleńki guziczek z oferty dziewiarki, a tutaj drugi. Proszę, zerknijcie, tak to wygląda. Meteczka o tym, że jest to rzecz ręcznie wykonana. Kolorowa mozaika, taki tytuł mojej kamizelki. I to jeszcze tyle zostało. Myślę, że na ten rozmiar, to jest dosyć luźna kamizelka, więc myślę, że to jest do rozmiaru M, może taka mała L-ka. Na pewno półmotka zostaje i to, no i Malvinas chodzi cały i trzeba się wspomagać pewnymi resztkami czarnej, pasującej grubością i charakterem włóczki. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do zabawy kolorowymi włóczkami i jednobarwnymi poprzez podnoszenie oczek właśnie w takiej formie kamizelki, jaką ja wykonałam. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Zostawcie komentarze, czy Wam się wzór podoba, czy będziecie używały go w jakiejś dzianinie. Również w chuście można go użyć. I za uwagę Waszą dziękuję i do usłyszenia do następnego razu.